Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś chciałbym przedstawić Wam recenzję Van Rysela NCR, czyli nowoczesnego roweru szosowego, stworzonego z myślą o tak naprawdę wszechstronnych trasach, nie tylko po szosie, ale również po szutrach. Dzięki możliwości włożenia opony do 35 mm i co najważniejsze, na bardzo fajnych komponentach, które sprawiają, że jest to bardzo ciekawa propozycja. Rower zbudowany jest na lekkiej, karbonowej ramie i z optymalizowanej konstrukcji. Jego waga, tak jak teraz go widzicie, już po moich modyfikacjach, bo znając mnie jak kupuję jakiś rower, no to lubię sobie tam trochę na początku podłubać, pozmieniać kilka rzeczy, które wiem, że będą dawały mi większą frajdę z jazdy. I tak było też w tym modelu. No i finalnie waga już takiej gotowej konstrukcji z szerszymi oponami z właśnie... Innymi kołami wynosi 9,2 kg, więc jak na rower szosowy można powiedzieć, jest to w miarę dużo, ale jak na rower gravelowy w tym budżecie, w którym on jest, no to jest to naprawdę ciekawa propozycja, szczególnie, że nie potrzebowałem roweru na szerszych oponach. Jest to dla mnie taki bardziej rower typu Road Plus, czyli jakieś 70-80% jazdy po asfalcie, 20% jazdy rzeczywiście po szutrach czy leśnych ścieżkach, które służą mi właśnie na dojazd do tych pięknych asfaltowych tras. Rower dzięki swojej sportowej geometrii, no bo pamiętajmy, że też jego DNA, no to jest rower szosowy, i temu, że ma możliwość rzucenia szerszych opon, sprawia, że jest idealny zarówno na szutrowych ścieżkach, ponieważ daje nam duży komfort, fajne tłumienie drgań, oraz dynamiczny, jeżeli chodzi o sprinty po asfalcie. Ale czemu tak naprawdę zdecydowałem się na van Rysela NCR? Wcześniej jeździłem na Ridleyu Kanzo A na grx 400C. Był to rower aluminiowy, bardzo fajny, bardzo wygodna geometria. Ale po testach innych rowerów i po tym, jak przejechałem się na Riverside GCR na elektronicznym Rivalu. Stwierdziłem, że kurczę, ta elektronika jest naprawdę fajna, naprawdę fajna pod względem i precyzji pracy i tego, że daje mi wewnętrznie taką frajdę z samej jazdy. Jest ona bardzo precyzyjna, szybko zmienia biegi, trochę tak jadąc na rowerze, czuję, jakbym grał w jakąś grę i jest aż taka frajda, żeby zmieniać te przełożenia, bo naprawdę te kliknięcie jest, jest bardzo. Satysfakcjonujące. No i teraz tak, zdecydowałem się na powiedzmy, rower szosowy, ale z napędem 1 na 12. No i tutaj taka trochę dziwna sprawa, no bo jednak szosy wszystkie znane są z tego, że są jednak na tych napędach dwurzędowych ze względu na lepsze stopniowanie. Trochę szerszą rozpiętość przełożeń. Tutaj mamy napęd 1 na 12 więc tak na początku się zastanawiałem, kurz, czy to będzie dobry pomysł, czy, czy nie, no bo jednak może mi trochę brakować. Ale patrząc trochę głębiej na specyfikację tego roweru, możemy zobaczyć, że przednia zębatka. Na korbie będzie miała 46 zębów, więc jak na rower szosowy na, na mojego Ridleya, którego wcześniej miałem, większą zębatkę również miałem o takiej samej ilości zębów, więc tutaj nie bałem się o tą maksymalną prędkość. Natomiast kaseta, która jest zamontowana w tym modelu, to akurat bazowo była kaseta Apexa o zakresie przełożenia 11-44. Ja ze względu na zmianę kół, na których był inny, Bębenek, bo był tam bębenek XDR. Dokupiłem kasetę Rivala o zakresie przełożeń 1044, co sprawiło, że ta rozpiętość przełożeń w tym modelu jest naprawdę wystarczająca. Testując ten rower już na różnych szlakach, na, na różnych podjazdach, te ostatnie przełożenie spokojnie daje mi taki komfort, że mogę wszystko w okolicy podjechać, jeżeli chodzi o taką jazdę szosową-gravelową. Nie brakuje mi tego najlżejszego przełożenia. Sama zębatka dziesiątka na, na kasecie, w połączeniu z 46 zębami na korbie, sprawia, że. Prędkości rzędu 65 km z góry spokojnie są do osiągnięcia, więc tutaj rozpiętość przełożeń jest naprawdę spora. Może minusem jest stopniowanie, bo przy napędach na przykład 2 na 12 będziemy mieli o wiele mniejsze przeskoki między poszczególnymi przełożeniami. W tym przypadku one są dosyć duże, ale też, no nie oszukujmy się, ja na tym rowerze nie będę się ścigał, jest to rower dla mnie gravelowy, taki road plus, który ma mi sprawiać frajdę podczas jazdy na asfaltach, na jakichś tam coffee ride'ach czy, czy, czy szybszych po prostu przelotach po, po asfaltowych ścieżkach no i to te stopniowanie też jest dla mnie ok, na pewno fajnie gdyby byłoby trochę większe ale tutaj mamy te biegi tak dobrane że spokojnie daje to radę podczas takiej zwykłej jazdy, więc było to dla mnie mocno na plus, że jednak napęd 1 na 12 w szosie jest ok. gdybym wybrał inny rower, który miałby zębatkę 40, 42 takiego powiedzmy typowego gravela no to byłoby na tych asfaltowych ścieżkach troszkę wolno. Tutaj przy zębatce 46 naprawdę można osiągnąć bardzo fajne prędkości przelotowe. Tak jak Wam już wspominałem, lubię sobie tutaj trochę przed pierwszą przejażdżką na rowerze pogrzebać, dlatego stwierdziłem, że zdecyduję się na trochę inne koła. Bazowo były tu zamontowane koła Mavic Axiom, ale stwierdziłem, że poszukam jakichś kół trochę lżejszych, trochę bardziej grawelowych, i mój wybór padł na koła Fulcrum Rapid Red 500, które ważą w okolicach 1750 gramów, więc są stosunkowo lekkimi aluminiowymi kołami. No i przede wszystkim te koła mają szerokość wewnętrzną obręczy 23 mm, więc jest to naprawdę szeroka Szeroka obręcz. No i też ich konstrukcja dzięki tej szerokiej obręczy sprawia, że są odporne na uderzenia, są wytrzymałe. Szczególnie przydatne jest to na szutrach i leśnych ścieżkach. No i opona, która tam jest, czyli 35, bardzo dobrze się na nich układa, i koła dają naprawdę. Fajny, fajny komfort, szczególnie, że są na 24 prostych szprychach, które zapewniają o wiele większe napięcie samych szprych i sztywność tych kół. Tutaj muszę Wam przyznać, że troszkę zarąbałem się w akcji, bo biorąc te koła, wziąłem je na bębenku. XDR, no bo stwierdziłem, kurczę, no mam Apex 12 rzędowego, no to co tam będzie, no XDR musi być, nie? Po czym się okazało, że 12 rzędowy Apex, jak później już rozebrałem sobie kasetę, okazało się, że on jest na bębenku HG, no bo tam przecież jest zębatka jedenastka, ja jakoś taki w tych wszystkich informacji tego nie ogarnąłem, no ale finalnie udało mi się sprzedać kasetę Apexa nową, nieużywaną, zamówiłem w fajnej cenie kasetę Rivala, która już jest na bębenku XDR i ma tą mniejszą zębatkę dziesiątkę, co sprawiło po pierwsze, że mam o wiele twardsze te największe przełożenie, a druga sprawa, że też wszystko mi będzie w tym rowerze pasować. Opony, na które się zdecydowałem, też z taką myślą właśnie o rowerze Road Plus, czyli na rowerze szosowym, ale z trochę szerszą oponą, nie do końca jeszcze takim gravelu. Były opony Continental Terra Speed 700x35. Miałem te opony w moim wcześniejszym modelu tylko trochę większej szerokości. No i byłem z nich bardzo zadowolony, na pewno przede wszystkim jeżeli chodzi o to, że te opony są bardzo szybkie. Na asfaltach naprawdę pozwalają na, na duże prędkości bez jakiegoś tam specjalnie dużych oporów toczenia. Z drugiej strony, opona również daje bardzo fajną trakcję na. Leśnych czy szutrowych ścieżkach. Dobrze uszczelnia się, jeżeli chodzi o system bezdentkowy, bo też w poprzednim modelu, przychodząc na system bezdentkowy, ani razu nie miałem żadnej przygody. Mleczko bardzo dobrze trzymało, nigdy nie, nie złapałem żadnego kapcie, ani nic tam się z tym nie działo. Dlatego też, patrząc na wagę tych opon, która oscyluje w okolicach 400 gramów, każda, stwierdziłem, że to będzie dobry wybór. Co prawda, minusem tej opony jest to, że dosyć szybko się ściera, bo gdzieś tam niektórzy mówią, o po 2000 km opona jest już do wyrzucenia. No, u mnie myślę, że spokojnie 3-4000 km na takiej oponie można zrobić. No a też uważam, że jest to naprawdę fajna, fajna opona i no może nie jest aż tak wytrzymała, ale patrząc na te wszystkie inne aspekty, parametry, byłem z niej bardzo zadowolony. Trochę też z myślą o komforcie, o tym, żeby dać jeszcze większy komfort podczas samej jazdy. Oprócz tego, że karbonowa rama mega dobrze tłumi drgania w porównaniu z aluminiowym Ridleyem, jest kolosalna różnica i to naprawdę czuć już po pierwszej jeździe na nierównościach. Dodatkowo zdecydowałem się na zamontowanie sztycy XLC Antishock. Jest to sztyca, która ma taki elastomer, który jeszcze lepiej tłumi drgania, które przenoszone są na siodełko. Dzięki temu daje to o wiele większy komfort podczas dłuższych jazd. Sztyca nie jest jakoś specjalnie cięższa od, od sztycy, która była montowana fabrycznie. Natomiast też stwierdziłem, że nowaga roweru, e, jest ważna, ale tutaj dla tego komfortu warto sobie tą sztycę zamontować. Oprócz tego, oczywiście, moje sprawdzone i ulubione siodło Fizik Terra Argo, czyli siodło gravelowe, dosyć szerokie, z krótszym nosem, które daje mi komfort na, na dłuższych trasach, jest przeze mnie wytestowane i bardzo fajnie u mnie się sprawdziło. Tego również poleciało do tego projektu. Oprócz tego warto również wspomnieć o takich smaczkach jak właśnie osie kół, które od razu są z dźwignią ułatwiającą właśnie zdemontaż szybki koła oraz to, że przewody hamulcowe są poprowadzone już praktycznie w ramię, wychodzą bezpośrednio przy samym zacisku hamulcowym, tak samo z przodu na, na widelcu, jak i z tyłu w tylnej części widełek. Całość tego projektu tworzy moim zdaniem niezwykle Wszechstronny zestaw, który, tak jak Wam mówiłem, jest takim rowerem typu Road Plus, czyli trochę rowerem, który łączy te aerodynamiczne właściwości roweru szosowego z wytrzymałością roweru gravelowego. No i sprawia, że spokojnie można jechać szybko po asfalcie. No ale też, jeżeli skończy się asfalt, sobą się szutry, dzięki tym oponom i dzięki wytrzymałości tego roweru można sobie spokojnie po gorszej nawierzchni jechać. Karbonowa rama, elektroniczny z RAM Apex AXS, czy właśnie koła Fulcrum, które, które są zamontowane, opony Continentala, sprawiają, że jest to mega uniwersalny i zrywny rower, który spokojnie poradzi sobie podczas szosowych ustawek, jak i cofirajdów gravelowych po szutrowych ścieżkach. A też nie oszukujmy się, na tym mi trochę zależało, szukając tego roweru. Jeżeli chodzi o minusy tego roweru, no jest to rower, który obecnie kosztuje w okolicach 9000 zł, bo jest właśnie w promocji. Jest to rower, który dzięki temu, że będzie miał powiedzmy szosowy, twardszy napęd. Jest bardzo fajnym, szybkim gravelem, no ale ma też kilka minusów. Z minusów na pewno, może dla mnie nie jest to jakiś tam specjalnie wielki minus, no ale część osób mogłoby się przyczepić, że już rower, który kosztuje w okolicach tam 10 tysięcy, nie będzie miał poprowadzonego wewnętrznie przewodu od tylnego hamulca. Widać go przy samym kokpicie. Dla mnie jakoś nie jest to specjalnie duży problem, ale też wiem, że część estetów chciałoby, żeby już ten przewód był poprowadzony w ramię, żeby kokpit był schludny, bo nie ma tutaj już przewodów od czy przedniej przerzutki, czy, czy tylnej, bo tylna jest elektroniczna. Więc też, gdyby to było poprowadzone, byłoby to zdecydowanie na plus. No, ale patrząc na to, że jest to, powiedzmy, trochę bardziej budżetowy rower, no to mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Stopniowanie biegów również mogłoby być większe, jeżeli chodzi o osoby, które typowo jeżdżą, ścigają się na szosie, no ale też nie jestem tą osobą, więc mi to również nie przeszkadza. Myślę, że Plus, o którym Wam powiedziałem, jest zdecydowanie więcej. No i dla mnie jest to rower, który był takim strzałem w dziesiątkę. Podsumowując, uważam, że jest to wyjątkowo wszechstronny rower. Który sprawdzi się dla dużej ilości osób, które szukają właśnie roweru typu Road. Plus. Twarde szosowe przełożenie w połączeniu z elektronicznym napędem, karbonową ramą i dobrą ceną sprawia, że jest to połączenie i takiej funkcjonalności wszechstronności. No i niezależnie od tego, czy tak naprawdę ruszasz na szosę, czy, czy ruszasz w teren, Van Rysel NCR będzie Twoim pewnym towarzyszem. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film, i widzimy się w kolejnych nagraniach. Do zobaczenia. Cześć.